Okej, okay, jesteśmy na Shattered Square, czyli na najnowszej mapie, jaka wyszła do DBD. Dzisiejszy build-up jest build pod, w zasadzie widzę, nie non-stop killera. Na dole najnowszy perk Fogways sprawia, że kiedy trafimy Greata, widzimy killera przez 6 sekund. Natomiast dlatego mamy combo Hyper Focus plus Stakeout, żeby trafiać częściej te Great Skill Checki, żeby je mieć po prostu częściej. No i alert. Oczywiście, jeśli killer zniszczy paletę, to po prostu będziemy widzieć jego aurę. Tyle w temacie buildu. Jak tylko zacznę trafiać skill checki, to będzie fajnie. Fogways o dziwo jest... Okej, okay, wbił dwójkę. Fogways jest, mi się wydaje, że trochę niedocenianym perkiem. Okej, okay, tam palety już nie ma. O, widzimy znowu killera. I znowu. Czemu to dwa razy kopnąłeś? Jeśli się trafia great skill checki dość często, to daje to info. Nie wiem, czemu teraz nie mogę trafić żadnego great skill checka. Może jestem po prostu z banem. O, w końcu trafiłem. Jeśli się umie trafiać cały czas te skill checki, no to w teorii jak stary object. Siedzimy z daleka na genie i widzimy, co robi killer. Dobra, idziemy do maina zrobić. Widzimy, że tutaj jest. Dostał latarką, jakimś cudem. Nabijemy sobie trochę stakeouta. Gdyby ktoś nie wiedział, na najnowszej mapie, jeśli zrobicie tego gena, to dostaniecie achievement. Dobra, gdzie jest killer? Tutaj jest. Sprzedał M1, więc możliwe, że gra pod Save the Besta. Ogólnie moim zdaniem ta mapa jest okropna, bo jest za dużo miejsc z paletami, naprawdę. Jedyna kontra na ten build to w teorii Pain Resonance, ewentualnie ten nowy Hex od killera, co sprawia, że co jakiś czas się krzyczy. Wtedy hyperfocus nam schodzi. Nie możemy już trafiać, już nie będziemy częściej dostawać tych great skill checków. Ale tak, to możemy cały czas trafiać normalnie greaty. Ciebie do wypadać, będzie się widzieć z daleka cały czas killera. Dlaczego bym zalecał jeszcze do tego buildu toolbox? Ponieważ on nam zwiększa szansę o 50% na wydropienie skill checków, więc dodatkowo będziemy mieli częściej skill checki. Cześć Baśka. Może sobie pójdziesz? Nie, nie pójdziesz? Chcesz ze mną, chcesz mi pomóc? Miło z twojej strony. Czasami te zombie się stakują, a potem sobie odchodzą. Dobra, Baśka chyba woli sama kręcić tego gena, więc sobie stąd pójdę. Może pójdę po save'a. I wbił teraz trójkę. Kopnął tamtego gena. Próbujemy ściągnąć. Niestety trzeba pamiętać, że Fogways działa tylko i wyłącznie jak trafiamy great skill checki na generatorach. Więc jeśli kogoś leczycie, gracie z tym buildem, to starajcie się trafiać greaty, żeby nie tracić stacków na stakeoutie. Widzimy, że nam Nemesis wraca pod hack, więc możemy na spokojnie dalej kręcić gena. Plus tego też jest, że jak widzimy, kiedy niesie surwa na hack, będzie można wiedzieć, kiedy puścić gena, jeśli by miał Pain Resonance. Teraz pytanie, czy ma Noeda. Okej, nie ma Noeda. Jest dziwne. Mimo tego, że jest Noed November, to i tak ludzie tunelu używają Noeda. Tam jeden. Ło, to był za hit. Tak szczerze, możesz zrzucić tą paletę, bo to jest endgame. Niestety z tego buildu już mi... Okej, dobra. Spodziewałem się, że uderzy przez okno. W tym meczu może nas nie komitował prawie w ogóle Nemesis. Natomiast widzieliśmy cały czas, gdzie on się znajdował. Gdzie gdybyśmy trafili great skill checka i akurat by do nas przyszedł, to byśmy wiedzieli, z której strony. Szczególnie to jest przydatne, kiedy gra się na zamkniętych mapach, takich jak na Midwich lub też The Game, kiedy słyszymy terror killera. Natomiast nie wiemy, czy jest na górze, czy na dole. Chodź mnie tu wyleczysz, w tej palecie. Okej, tam znowu zniszczona paleta. I będzie ciężej. Baśka blinda dostała. A ta brama nie jest otwarta.
To może być mały problem. Pan zniszczył. Otworzę tą bramę. Mam nadzieję, że załatwi Dwighta do czasu, jak skradzę tego gena. Tylko problem jest, że Maciek przyszedł przeszkodzić mu. Czemu ty tą cave tu latasz, a nie idziesz pomóc Dwightowi? O, jest rip. M1. O, Dead Heart. Dobrze. Dobra. O! Dobra. Uciekliśmy na szczęście. Okej, okay, mamy Raccoon City East Wing, czyli tą stronę z helikopterem, jak widzicie. I co, może zaraz mi wyleci skillczek, to od razu się dowiem, jaki jest killer. Jeśli nie będę miał aury, to znaczy, że jest jakiś stealth killer. Bo jeśli killer ma undetectable, znaczy, że nie widać jego aury. Okej, okay, wiemy teraz, że to jest buba, nawet nie podniósł piły. Nawet gdyby podniósł to z takiej odległości, to byśmy tego nie słyszeli. Okej. Ciągnął go z szafki. Tak, możemy siedzieć jak na starym obiekcie. To trzeba drawiać great skill checki. Sprawa do szafki. Nie wiem po co. Wow, on ma Tinkerera. Jest paleta. Nie wiem, czy do niej dobiegnę. Raczej nie dobiegnę. Mleki. To miał dwa Tinkerery. W takim razie. No, to chyba już koniec dla mnie meczu. Chyba, że wyjdzie i tutaj mnie zostawi. Pytanie, czy ten surf wie, jak tu wejść. Chyba nie. Albo może. Chyba wie jednak. Mimo tego, że ta mapa już jest ile? Półtorej roku? Może miała reworka, ale no mniej więcej respy w piwnic są w tych samych miejscach. Okej, okay, ma Tinkerera znowu. Nie widzę jego aury. Ściągnę tego ziemniaka. Ale... Dobra, iść możesz ściągnąć tego ziemniaka. Się nie wywalcie, błagam. Żeby w teorii robić outside. Bo to jest na tyle niebezpieczne miejsce dla kile, dla surwa. Ze względu na to, że tylko ta paleta jest dobra, to jest strasznie słaba. Przydaje się zrobić to. To miejsce jest jedynie bezpieczne, jak się ma sprint burst. Ewentualnie głupi killer, który da się nabrać na Dead Heart. Okej, okay, buba kogoś tam goni. W sali konferencyjnej. Kolejny gen zrobiony. Okej, już nie ma aury, więc znaczy to tyle, że Tinkerera dostał i ja stąd uciekam. Dobra, na szczęście poszedł od strony drugiej i teraz kopie mi tego gena, siema. Nie wiem, czy by się zdarzyły wyleczyć. Czekaj. Okej. Znowu ma Tinkerera, więc gdzie idzie i gen też jest zrobiony na 70 ponad procent. Ui! Tu. Chodź tu. Tu nie przyjdzie, on pójdzie do gena. Pesetos was voltuje, bo on z tak daleka nie usłyszy mojego voltu. Okej, ma eruption. Okej, nie wiem, czy będę żeś poszedł i się cofnął. Ja to popnę. Raczej wydaje mi się, że my nic z tym nie zrobimy. Przykro mi, ktokolwiek ty jesteś na tym haku. A nie, dobra. Goni buba kogoś innego. A to Jill. Bo ja się za nią wywalę. On ma adrę. No ty tą Jill tu przybiegłeś. Masz tu paletę w ogóle? Okej, tamten sobie po prostu wyszedł. I już tak to wygląda ten build. Można powiedzieć, że Object 2.0. Cóż, mam nadzieję, że build się spodobał. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach.
Yo.